10 najlepszych polskich firm. Przygotowałem dla Was zestawienie polskich firm dużych, które wszyscy możemy na co dzień wspierać i przy okazji takich, które wspierają nas. Nie jest to lista największych firm polskich, ale najlepszych, czyli takich, które nie tylko dbają o polskość wewnątrz marki, ale też wspierają nasz kraj. PESA, polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Bydgoszczy, produkujące i remontujące pojazdy szynowe, lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony i tramwaje. Zakłady zostały uruchomione w uwaga, 1851 roku. Po II wojnie światowej funkcjonowały jako zakłady naprawcze taboru kolejowego. W 2001 roku przedsiębiorstwo przejęło obecną nazwę i rozpoczęło produkcję pojazdów szynowych, najpierw kolejowych, a w 2005 roku również tramwajów. Z czasem produkcja stała się podstawową działalnością PESY. Do najważniejszych rodzin produkcyjnych pojazdów należy m.in. lokomotywa Gama, elektryczne zespoły trakcyjne ELF, spalinowe zespoły trakcyjne LINK oraz tramwaje Swing i Twist. Pojazdy wyprodukowane przez PESE eksploatowane są w 12 państwach. Na Białorusi, w Bułgarii, w Czechach, w Kazachstanie, w Niemczech, na Litwie, na Ukrainie, w Polsce, w Rumunii, w Rosji, na Węgrzech i we Włoszech. W Polsce PESE również się poruszają. Solaris, polski producent autobusów miejskich, międzymiastowych, trolejbusów oraz tramwajów z główną siedzibą w Bolechowie, osiedlu pod Poznaniem. Dawniej w ofercie znajdowały się również autokary turystyczne. Ta firma jest największym producentem autobusów miejskich na rynku polskim i jednym z czołowych na rynku europejskim. Solaris ma cztery zakłady produkcyjne, główną fabrykę siedzibę w Bolechowie, dwa zakłady w Śródzie Wielkopolskiej oraz dzierżawioną w Poznaniu przy ulicy Wieruszewskiej-Halawskiej. Montażu końcowego pojazdów szynowych. Autobusy miejskie Solaris są oferowane w wielu konfiguracjach napędowych, wielkości i typu nadwozia. W 2006 roku Solaris, jako pierwszy na świecie producent, wprowadził na rynek europejski seryjne autobusy z napędem hybrydowym Solaris Urbino 18 Hybrid. Solaris Urbino 12 Electric czwartej generacji był pierwszym polskim i pierwszym elektrycznym autobusem, który zdobył międzynarodowy tytuł autobus roku 2017. 4F raczej autobusu czy tramwaju nikt sobie nie kupi, więc przechodzimy do firm, które możemy wspierać tak sami z siebie. 4F Polska marka odzieży i akcesoriów sportowych oferuje produkty zarówno do treningu, jak i codziennego noszenia. Od 2008 roku współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim, przygotowując kolekcje na igrzyska letnie oraz zimowe. Marka 4F ma 174 sklepy własne oraz 180 współpracujących w Polsce. Ma również łącznie kilkanaście sklepów na Łotwie, Słowacji, w Rumunii oraz Czechach. Oprócz sprzedaży detalicznej marka 4F jest obecna w ponad 30 krajach poprzez rozwiniętą sieć sprzedaży hurtowej, a jej produkty są dostępne w ponad 500 sklepach wielomarkowych. Marka 4F jest partnerem profesjonalnego sportu już od 2007 roku, kiedy rozpoczęła się współpraca z Polskim Związkiem Narciarskim. W 2010 roku został podpisany kontrakt z Polskim Związkiem Biatlonu, a potem kolejno z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego. Na początku 2017 roku Marka ogłosiła rozpoczęcie współpracy z pierwszym Związkiem Sportu Drużynowego, Związkiem Piłki Ręcznej. LPP, Polskie Przedsiębiorstwo Odzieżowe, zajmujące się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży, mające w swoim portfolio pięć marek, Reserve, House, Crop, Mojito i Sinsei. Sieć sprzedaży LPP składa się z ponad 1700 sklepów zlokalizowanych w 20 krajach. LPP zatrudnia blisko 25 tysięcy osób w swoich biurach, centrum dystrybucyjnym oraz sieci sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. LPP SA jest notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Odzież marek Grupy produkowana jest głównie w Azji, ale także w Polsce i w innych krajach europejskich, m.in. Włochy, Portugalia i Turcja. Obecnie w Polsce na potrzeby LPP pracuje 50 zakładów odzieżowych, z których ponad 1000 pracowników szyje na pełny etat dedykowane kolekcje na zlecenie. Od 1997 roku firma posiada placówkę w Szanghaju, a od 2015 roku również w stolicy Bangladeszu. Pracownicy biur przedstawicielskich odpowiedzialni są m.in. za pozyskiwanie dostawców, wsparcie, koordynację i nadzór poszczególnych etapów produkcji, a także kontrolę jakości. Centrala spółki znajduje się w Gdańsku. CCC, spółka akcyjna z siedzibą w Polkowicach, w Legnickiej specjalnej strefie ekonomicznej, zajmuje się dystrybucją obuwia na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Rosji, Łotwy, Litwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy i Serbii. Sprzedaż obuwia prowadzona jest w ramach własnych salonów firmowych oraz sklepów działających na zasadzie franczyzny. Główne źródła zaopatrzenia stanowią zarówno producenci zagraniczni, jak i krajowi. Istotną przewagę rynkową daje grupie posiadanie własnej produkcji obuwia w ramach CCC Factory. Od wielu lat CCC aktywnie promuje zawodowe grupy sportowe. Jest sponsorem żeńskiej drużyny koszykarskiej CCC Polkowice oraz zawodowej grupy kolarskiej CCC Sprandi Polkowice. Zespół koszykarek od dłuższego czasu utrzymuje się w ścisłej czołówce krajowej osiągając coraz to lepsze wyniki sportowe. CZC natomiast dba o to, by do ekstraklasowego zespołu trafiały najbardziej utalentowane wychowanki miejskich klubów sportowych. Ponadto, CCC promuje najlepszą zawodową grupę kolarską w kraju. Grupa ta ma na swoim koncie szereg osiągnięć w dziedzinie kolarstwa, m.in. indywidualne i drużynowe zwycięstwa w Tour de Pologne. Gino Rossi, jak ładnie brzmi, nie? Jak jakaś firma z Mediolanu albo z Rzymu, a tu polska firma ze Słupska. To jeden z największych sukcesów obuwniczych na polskim rynku. Gino Rossi sprzedaje rocznie ponad 600 tysięcy par obuwia. Firma zatrudnia aż blisko półtora tysiąca osób, a jej sklepy zlokalizowane są nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Czechach czy w Słowacji, Litwie, no i na Ukrainie. Większość artykułów Gino Rossi nadal wytwarzanych jest we Słupsku. Wybrane produkty z kolekcji są zlecane pod wykonawcą. Wiele elementów do produkcji, jak skóry czy podeszwy, pochodzą od sprawdzonych partnerów z firm z Włoch. Oprócz tradycyjnych produktów sprzedaży Gino Rossi prowadzi także sklep internetowy. Jak przekazuje Tomasz Melicki, jeden z właścicieli firmy, jest to bardzo perspektywiczny kanał sprzedaży, który już teraz osiąga bardzo dobre wyniki. CD Projekt Red, polski producent gier komputerowych, powstały w 2002 roku. Od września 2003 zespół odpowiedzialny za tworzenie gier rozpoczął pracę nad pierwszym projektem, grą fabularną Wiedźmin. Po premierze w 2007 roku stała się ona najczęściej kupowaną grą w Polsce. W lutym 2008 roku CD Projekt kupił większość akcji producenta gier Metropolis Software i ogłosił, że następna gra tejże firmy zostanie stworzona we współpracy z CD Projekt Red i będzie nosić tytuł tej. Jednak prace nad grą zostały wstrzymane, ponieważ firma skoncentrowała się na tworzeniu kontynuacji Wiedźmina. Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, którego premiera miała miejsce w 2011 roku. Kolejną produkcją firmy była trzecia i ostatnia część przygód Wiedźmina Geralta Wiedźmin 3 Dziki Gon. Gra została wydana 19 maja 2015 roku. Aktualnie CD Projekt Red jest na szczycie listy popularności spółek na giełdzie. Foodcare, polska firma z branży spożywczej z siedzibą w Zabierzowie, niedaleko Krakowa. W 2003 roku zakład rozpoczął produkcję napoju energetycznego Tiger Energy Dream, którego sprzedaż zwielokrotniła dochody firmy. Tiger stał się najbardziej rozpoznawalną marką firmy. Z czasem firma utraciła prawa do napojów Tiger i dziś produkuje je już inna firma. Foodcare zaś wypuścił dwa produkty, które dziś są uznawane za ich symbol. Black z Mike'iem Tysonem na puszce oraz Frugo. To właśnie oni są odpowiedzialni za kampanię reklamową nawiązującą do powstania Warszawskiego z Ironem w roli głównej. Jest to naprawdę pro-polska firma patriotyczna promująca nasze wartości, no więc warto polecić. Grupa Lotos Polskie Przedsiębiorstwo stanowiące jednostkę dominującą dla grupy kapitałowej kupiające kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych. Początkiem 2018 roku rozpoczął się proces fuzji grupy LOTOS z PKN Orlen, jednakże na razie obie firmy jeszcze są oddzielne. LOTOS zajmował się sponsoringiem wielu istotnych rzeczy. Organizował Kia LOTOS Race, sponsorował zespół rajdowy LOTOS Rally Team, sponsorował Polski Związek Narciarski, Polski Związek Piłki Nożnej, Tour de Pologne oraz wspierał Agnieszkę Radwańską, a przy okazji finansował Muzeum Narodowe w Gdańsku i teatr imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. PKN Orlen, polski koncern paliwowo-energetyczny, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jedyny koncern w Polsce zajmujący się produkcją polimerów oraz monomerów. Główny producent Produktów petrochemicznych w Czechach, obecnie zatrudniające ponad 20 tysięcy pracowników. W 2002 roku spółka stworzyła specjalny zespół rajdowy pod nazwą Orlen Team. W skład ekipy weszli trzej motocykliści Jacek Czachor, Marek Dąbrowski i Jakub Przygoński oraz kierowca rajdowy Szymon Ruta i jego pilot. Działania w zakresie rozpoznawania oraz eksploatacji gazu ziemnego oraz ropy naftowej są obecnie prowadzone na terenie ośmiu województw, także jest to zarazem jedna a właściwie chyba największa firma w Polsce.